Partnerem odcinka jest Dębowy Las. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Dębowym Lesie i moim gościem jest Mariusz Węgrowski. Właśnie, a co Mariusz robi? Ma ekologiczne plantacje. Właściwie to wszystko ma ekologiczne i może coś niecoś się dowiemy od niego o borówkach amerykańskich. Mariusz, jak długo masz te plantacje i co to Ciebie zmotywowało, żeby było ekologiczne? Przecież ja wiem, modne to, czy zdrowe? Borówki mamy od 2014 roku, 2015 roku. Gospodarstwo ekologiczne mamy od 96 roku. Uprawiamy wszystko. Wszystko w ekologii. Borówka dlatego, że fajny owoc, zdrowy na oczy, ma dużo witamin, ma dużo cukru, ma dużo witaminy C, a ekologiczne dlatego, że no, wszystko w tej chwili jest pryskane, nawożone środkami chemicznymi, tak, nawozami sztucznymi. U nas nie ma nawozów sztucznych. Najważniejszym dla borówki jest kora i trocina kompostowana, dodatkowo rozcieńczona gnojowica, gnojowica z pokrzywy robiona przez nas. No i tak w taki sposób nawozimy, tak? Przepraszam, że cię przerwę, ale mówisz cały czas w liczbie mnogiej. To znaczy ty z kim to uprawiasz? Z żoną, z rodziną, z całą rodziną. Robimy to rodzinnie. Robimy to dlatego, że no, pracownik jest bardzo drogi, po pierwsze. Po drugie, w rodzinie zawsze jest najlepiej, nie? Tak, to się zgodzę. Powiedz mi, jak dużo pracy, jak od pierwszego zasiewu, skąd miałeś? Nie wiem. Sadzonkę kupiliśmy z okolic Nałęczowa, z gospodarstwa ekologicznego w postaci embrionalnej. To jest bardzo mała sadzonka, ma około roku. Trzymaliśmy ją w gruncie u siebie w granicach 4 lat. W tej chwili plantacja ma powyżej 5. No i dopiero w tym roku zaczęła nam tak lepiej owocować, jako że jest borówko ekologiczno. Nie ma takich dużych plonów z niej. Bardzo dużo pracy przede wszystkim przy pieleniu. No trzeba też pryskać od jakichś szkodników typu przede wszystkim na początku, jak ona się nazywa? Mszyca. Mszyca, ale to robimy teraz, się zrywa właśnie wrotycz. Z wrotyczu się robi, suszy się na następny rok i robi się z niego taki jakby napar, taką nalewkę. Może nie nalewkę. To bardziej jest no, trująca substancja, tak? Dla mszycy, przede wszystkim mszycy, tak? Mhm. To znaczy, powiedz mi, że przez 5 lat w ogóle to nie owocowało? Przez 5 lat mieliśmy bardzo mało owoców, które też trzeba było zrywać kwiatostan, żeby ta borówka nie owocowała, żeby najpierw się rozwinęła w korzeń, w krzak po prostu, w gałązki. Dopiero teraz, w tamtym roku pierwsze, jakoś bardzo małe zbiory, w tym roku większe. I na drugi rok już liczymy na bardzo duże zbiory. Zresztą dodatkowo dostawiliśmy namiot prawie na 700-800 krzaków, że będziemy mieli tą borówkę już spod namiotu, spod folii. Wcześniej, w czerwcu już nawet. Także. A ty myślisz, że borówka raz tylko owocuje?
Borówka raz owocuje i nie ma chyba możliwości, żeby zrobić ją dwa razy w roku. Na pewno nie u nas. Borówka ekologiczna nie jest tania, aczkolwiek nawet w tej chwili różnica 2 zł pomiędzy borówką konwencjonalną, więc uprawy konwencjonalnej, a borówką ekologiczną zaważa na tym, że borówkę ekologiczną jest ciężko sprzedać. Powinna kosztować dużo, dużo drożej, bo pracownik do zbioru kosztuje w granicach 4,50 za kilogram, a borówka w hurcie może osiągnąć w tej chwili na skupach w granicach 9-10 zł, więc to się zaczyna po prostu przy ekologii mijać z celem, ale ktoś, kto chce mieć zdrową żywność, to... Miejmy nadzieję, że to uważam, się 2 zł uważam, że to nie jest dużo, patrząc na to, co ludzie, plantatorzy na konwencjonalnych uprawach dodają, czy nie dodają, czym pryskają, jak zasilają te borówki, żeby mieć bardzo duże plony, bardzo dużą borówkę, bardzo piękną i niech do końca słodką. Bo taka borówka nie będzie słodka, jak będzie zerwana z krzaka niedojrzała. I dojrzeje później w takiej ubiance, czy w jakiejś komorze chłodniczej. Borówka zerwana z krzaka dojrzała ręcznie, będzie słodziutka. Borówka zaś zerwana, strząchnięta przez kombajn, który zastępuje, kombajn, który zastępuje 200 osób, 200 zbieraczy. Więc można sobie to teraz tak szybko przeliczyć, jakie są koszty konwencjonalnej uprawy, jakie są koszty uprawy ekologicznej. Więc tutaj nie trzeba dużo mówić, po prostu trzeba patrzeć, skąd bierzmy borówkę swoją od naszych plantatorów polskich. Mamy bardzo dużo plantatorów polskich w okolicach Podlaskiego. W Podlaskim są dużo plantatorów w okolicach ekologicznych między innymi. Przepraszam, a gdzie ty masz? Mamy to w Jednoczewie. Wszyscy znają wał przeciwpowodziowy w Jednoczewie. Jak się jedzie wałem, troszeczkę dalej za przepompowniami. Widać fajny lasek, taka oaza dla ptaszków, dla zwierząt takich troszeczkę dzikich. I tam obok mamy plantację borówki, która sobie tam się fajnie ma. To czysty, rzeczywiście ekologiczny rejon, prawda? Natura 2000. Kto chce zobaczyć, nie ma problemu, może sobie podjechać, zobaczyć, popatrzeć. No i zakupić, jeśli będzie potrzeba. A rowerem, czy mogę tam dojechać z Łomży? Możesz, Zosiu, iść na pieszo, możesz jechać rowerem. Ale jest miejsce, żeby przez las przyjechać rowerem? Przyjeżdżamy wałem bezpieczniej, przez las nie ma takiej możliwości, bo jak na razie tym tematem się nikt nie chce zająć do dojazdu do Jednoczewa rowerem, bo jeździmy rowerami, jeżdżą wszyscy, co chcą sobie pojeździć po naturze, po lesie, muszą jechać zwykłą drogą, tak? Po której też jeżdżą mieszkańcy i mieszkańcy Łomży, mieszkańcy Jednoczewa, ale to już odbiliśmy od tematu. Od naszej kochanej borówki i zdrowej borówki. Bardzo zdrowej, bardzo zdrowej przede wszystkim. I to, co usłyszeliśmy, to, co proponujemy, uważam, że jednak ekologiczne patrzymy. Szukamy ekologicznych wyrobów, oznaczonych zielonym listkiem na artykułach. Tego szukajmy po prostu. A ja jeszcze zapomniałam się ciebie spytać, jak długo ten krzak żyje? No już powiedziałeś, od 5 lat musi malutki być, 5 lat zaczyna ten, a jak potem? 5-6 lat zaczyna więcej owocować, już w takiej dobrej kondycji. Borówka jest dość długożywotna, żyje i może dawać piękne plony do 30 lat, więc jest wspaniałym krzewem i to jest, no mamy szkodników, mamy mnóstwo szkodników, które między innymi pędrak na samym początku, który atakuje korzenie borówki, jeśli my zaczynamy tą uprawę, ale jak się dobrze współpracuje z naturą,
To można naturą naturę jakby to zwalczyć. Między innymi taki kret, który wszedł nam w pierwszą jakby rajkę, w pierwszy rządek tych borówek, młodych jeszcze, no chciałem go na początku wytępić, bo zaczął nam podnosić tą borówkę i mówię, no skubańce trzeba chyba gdzieś tam złapać. A się okazało, że on jednak nie robił tego dlatego, że mi chciał zrobić na złość, tylko robił to po to, żeby wybrać wszystkie pędraki spod borówki, więc on na jednej stronie, bo tam gdzie był ten kret, można powiedzieć, w 90% borówka się przyjęła i miała się dobrze. Po drugiej stronie wału, na drugiej części plantacji nie było kreta, po prostu tam akurat nie było kreta. No i pędrak bardzo dużo zniszczył mi w granicach 30% młodych sadzonych. Tak? To uczy... Natura. Natura nas uczy. Po prostu widzisz, bo myślę, że tego nie wiedziałeś z początku, jak chciałeś go wytępić. Nie wiedziałem, sam popełniłem wiele błędów na samym początku. Nikt mnie do tego nie uczył, nikt mnie nie wskazówek nie dawał. Uczyłem się na swoich błędach, między innymi przez to, że przed zrobieniem plantacji powinno się posiać gryka. Gryka, która powinna być dwa razy przynajmniej dwa razy na przykład, posiana przed plantacją, przed zrobieniem plantacji, która wyeliminuje chwasty i która wyeliminuje pędraka właśnie, który nie lubi. On jest, nie żyje pod ziemią i zjada korzonki. Korzonki, gryki są dla niego toksyczne lub niedobre, nie wiem. W każdym razie gryka eliminuje pędraka, wtedy się zakłada plantację. Ale to dopiero teraz na następnej plantacji tak zaczęliśmy praktykować. A są plany? Są jeszcze plany dalsze? Na następne 50 arów, więc w granicach 2000 sztuk borówki, też ekologicznej. Na pewno znajdzie się też miejsce dla jagody kamczackiej. Na pewno będzie rokitnik, na pewno będzie dereń i na pewno będzie świdośliwa, która jest bardzo, bardzo słodka i też jest wspaniała. To co? Dziękuję ślicznie za rozmowę. Bardzo miło i bardzo ciekawo. No i co? Życzę ci samych owocnych... No, zbiorów. Zbiorów! Zbiorów i nie bójcie się ekologii i zapłacić te 2 złote drożej niż uprawa konwencjonalna, bo ludzie naprawdę muszą napracować się przy tej borówce. Oczywiście patrzeć, no... Bo 2 złote można tutaj drożej, ale na leki ile mniej się wyda. Bo niestety, jak słyszeliśmy, borówka jest bardzo lecznicza, bardzo zdrowa, jak wszystko ekologiczne. Dziękuję.